Siostry i bracia, papież Paweł VI w 1967 roku zaproponował, by pierwszy dzień stycznia obchodzony był jako Światowy Dzień Pokoju. Pokój to niewątpliwie rzecz cenna. Warto troszczyć się o pokój, zabiegać o pokój, siać pokój. Chrześcijanin powinien być człowiekiem pokoju. W pierwszym dniu stycznia, obchodząc uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, corocznie wracamy w czytaniach do tak zwanego błogosławieństwa Aarona, którego centralnym motywem jest pokój, właśnie jako Boży dar. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Liczb: niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Pokój jest cenną wartością. Pamiętajmy jednak, że nie ma czegoś takiego jak pokój za wszelką cenę. Czasem pokój kosztuje zdradę, niesprawiedliwość czy upokorzenie. Taki pokój nie ma wartości. Więcej nawet, najczęściej okazuje się być preludium nieludzkiego zniewolenia. Historyczny przykład. We wrześniu 1938 roku cztery państwa, Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania, spotkały się ze sobą i podpisały układ dotyczący Czechosłowacji. Właśnie tak, Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania dogadały się w sprawie Czechosłowacji. Zadecydowano o przyłączeniu terenów Czech zamieszkałych przez Niemców do Niemiec. Rząd Czechosłowacji jedynie powiadomiono o tym układzie. Brytyjski premier Chamberlain, gdy wylądował po powrocie z tej konferencji, wśród entuzjazmu tłumów machał podpisanym traktatem i wołał: przywiozłem wam pokój. Jaką wartość miał ten pokój? Żadną. To przykład w skali makro, który kosztował życie milionów ludzi, a na kolejne miliony sprowadził niewolę. Podobne przykłady można znaleźć w średnich skalach i w skali mikro, na przykład naszych rodzin. Powtórzmy raz jeszcze. Pokój to rzecz cenna. Warto troszczyć się o pokój. Nie ma jednak czegoś takiego jak pokój za wszelką cenę. Pokój ma wielką wartość, ale może stać się bożkiem. A wtedy nie ma pokoju, tylko jest bałwochwalstwo. Czasem trzeba iść na wojnę. Czasem trzeba się bić. Czasem nie można inaczej. To przypomnienie jest szczególnie ważne dzisiaj, gdy wszelką siłę traktuje się z gruntu podejrzań. Wszelka broń jest podejrzana, reglamentowana, a najchętniej oddana na złom. A warto przypomnieć, że słowo broń pochodzi od bronienia się. A obrona jest podstawowym prawem człowieka, gdy ktoś zagraża twojej rodzinie, twoim bliskim, twojej ojczyźnie, tobie samemu, to masz prawo się bronić adekwatnie do zagrożenia. I dobrze byś w obliczu niebezpieczeństwa nie był bezbronny. Nie jest jednak obojętne, kto bierze do ręki broń. Broń
z człowieka słabego, miałkiego, bez zasad może łatwo uczynić zbrodniarza i potwora. Dobrze, gdy ten, kto bierze broń do ręki, jest rycerzem. I nie chodzi tu o zbroję, tarczę, miecz, ale o cnoty, którym ślubował rycerz i którymi to cnotami miał się kierować w życiu. Zapomina się dzisiaj, że pasowanie na rycerza w średniowieczu miało charakter religijny. Poprzedzone było spowiedzią, całonocnym czuwaniem w kościele, komunią. Ten, kto zostawał rycerzem, miał służyć i bronić słabszych. To nie był zawód i sposób na życie, ale służba i misja. Dzisiaj także jest zapotrzebowanie na służbę i obronę słabszych. Zwykle nie trzeba do tego ujeżdżać bojowych rumaków. Cnoty rycerskie pozostają jednak dalej aktualne. Oby każdy noszący mundur miał w sercu takie rycerskie cnoty. Oby każdy mężczyzna posiadał te cnoty. Chyba jednak łatwiej dzisiaj znaleźć ciepłe kluchy niż rycerza. Tyle się dzisiaj mówi o dialogu, porozumieniu, kompromisie. I na to wszystko zgoda i na pewno warto. Nie wyprze to jednak z realiów świata, a także z kart Biblii, walki i wojny. Zaczęła się ona na samym początku, w ogrodzie Eden. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Wojna na śmierć i życie. A kończy się to wszystko w Apokalipsie, w czasach ostatecznych. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie. Od początku do końca. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Póki świat jest światem, naiwnością jest sądzić, że ktoś liczyć się będzie ze słabym i tchórzliwym. Respekt budzi siła i odwaga. Pokój ostateczny, pewny i wieczny znajdziemy w niebie. Póki jesteśmy w drodze, czeka nas niepewność, walka, zmaganie się. Taki jest po prostu świat. Niech nas Bóg zachowa od wojny. Niech pozwoli żyć w pokoju. Jeśli jednak trzeba, miejmy w sobie siłę, odwagę i umiejętność, by stanąć w obronie, stanąć do walki. A cnoty rycerza i wojownika przydadzą się także na co dzień do duchowej walki. Bo mamy z kim się bić. Z własnymi słabościami, grzechem, szatanem. Mamy się o co bić, o życie wieczne. Pan Jezus powiedział, od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Rycerze, a nie kluchy.